Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku The Sims 3 w naszym tygodniu simowym. Właściwie tygodniu The Sims 3. Elvis już właśnie poszedł do szkoły. Co ty byś chciał? On już się sam zapisał na zajęcia. Wy chcecie w sensie uchu, także proszę bardzo. Pod prysznic. No, też skakuj pod prysznic, śmierdzielu. No i zadowoleni. No już się zapisał. Dobra. Uuu, szybko do toalety, bo nie zdążysz. Co ty się ubrałeś, Hektor? Jak jakiś Snape albo ksiądz? Jakby chłopie. Proszę założyć swój codzienny outfit. Jedz surówka na śniadanie, czemu by nie? A ty może w sumie coś przyrządzić, może tym razem nie spalisz na leśniarów. O! Elvis poznał jakiegoś Olivera. Także mamy jakiegoś pierwszego znajomego. Jakie nazwisko! To na pewno nie sprowadzi na złą drogę Elvisa, prawda? Potem ty też skorzystaj i zapraszam dalej do bębnów. A mogę poprawić umiejętność pisania? W sensie on nie potrzebuje jakby poprawiać oceny, bo ma dobrą. O nie, no jeszcze zepsuł nam tutaj zew ktoś. Aj tam. A w sumie. I chyba Apollo musi trochę popisać, bo u nas z pieniędzmi to tak w sumie trochę teraz kiepsko. Odbierz telefon. Okej, możesz wręczyć czek. Co ty? Aha, dobra, no. Jakie dzisiaj inne tutaj vibesy wygrywa na tych bębnach. O matko! O, i kolejnego mam jakieś. Co ty byś chciał? Wykonać serenadę, no dobrze. I pocałować Apollo. Dopiero co przygotowałeś naleśniki, ale spoko. O! Też już wrócił Elvis ze szkoły, spoko. No to odrabiaj lekcję. Aha, i on kogoś przyprowadził? Czy ta osoba sobie idzie? Robi. Idzie, okej. Spoko, narazka robi. Pora już na mnie, okej. Dzięki, że przyszedłeś, miło było. Dobra, jak twój plan wygląda? Kiedy ty masz te... Aha, dopiero w poniedziałek. Aha, bo jest w ogóle weekend teraz, o matko. Tu mamy dużo wolnego czasu. No ale dobra, możesz odrobić lekcje, będą z głowy. Okej, już zestresowany na aksa, no dobrze. No to pograj sobie w jakieś gierki. Ktoś rozpuszcza w mieście plotki, że Elvis Dada Bulum wdał się w bójkę. Kto mógłby zrobić coś takiego? Kto to zrobił? To coś możemy zrobić w związku z tym? Publiczne ośmieszenie. Już nie ukryjesz swoich brudnych sprawek, szeroka publiczność dowiedziała się, to wyprawiasz wstyd. Ale są fałszywe oskarżenia. Nie wiem, czy nie było czegoś takiego, że jakoś coś mogliśmy zaradzić przeciwko temu. Coś mi się tak kojarzy. Na ratusz może? Wydaje mi się, że była taka opcja, że jak to były fałszywe oskarżenia, to że... O, pozwij za zniesławienie. Ale kurczę, jest późno, to już nie możesz, bo cię policja zgarnie. No to jutro pozwiemy za zniesławienie. Może coś dostaniemy pieniędzy dzięki temu. Ale w ogóle śmieszne, że to akurat do Elvisa się ktoś przewalił, jakby... On ma dwie gwiazdki, a jego rysy mają trzy. No ale okej. Dobra, do spanka, bo jest późno. Hektor, czy ty... Okej, musisz pilnąć toalety, ale... No właśnie, wbij sobie to. Ósemeczka. No bliżej niż dalej, prawda? Dobra, do spanka. I ty też do spanka. Dobra, nasza rodzinka sobie już wstała, także ty idź pod prysznic. Dobra, ty możesz już zacząć sobie grać, bo to twoje jedyne obecne zajęcie. A ty byś skończył... Aha, mamy do opłacenia rachunki. To opłać je. A ty skończ potem pisać tą książkę, bo już prawie ci się udało.
pracę byś chciał podjąć dorywczą? Chyba nie. Idziemy do ratusza najpierw. Ratusz. Pozwij za zniesławienie. Mam nadzieję, że uda ci się zwyciężyć. A potem tak sobie myślę, żebyś skoczył na siłownię, no bo jesteś aktywny, więc lubisz takie sprawy. Może w sumie na tą siłownię, co jest na plaży, chodźmy. Wow! Wygrał w sądzie, o matko! Hektor. 1354. Ale musimy zapłacić opłaty. No dobra. No zawsze to coś, prawda? Opłacało się. Czekajcie, bo... Aha, on sam siebie zaczął tutaj. Chcesz ćwiczyć aż do zmęczenia. No dobra. To sobie ćwicz. W ogóle wyobraźcie sobie, że tak ćwiczycie i wasze ćwiczenie wygląda, że tylko się podciągacie i robicie to od, nie wiem, 14 do 19.30. Po prostu crazy. O, on by chciał się pocałować. No to pocałujcie się. W sumie oboje chcecie się całować. Po prostu co za relationship goals. To tu, aha, to ta się chichra. Myślałam, że znowu nam ktoś do domu wbił. Nie, nie chcemy rozmawiać, nie wiem kim jesteś. Patrzeć gwiazdy, ale jest dzień. To trochę średnio. Dobra, wyłaź mi z tej łazienki, bo muszę się wykąpać. Dobra, i z powrotem do grania. Ktoś nas zaprosił na przyjęcie, ale przeklikałam. No, mistrzem złodziei nie zostaniesz. Także nie dziękujemy. To możemy zaznaczyć. O, ale mu jest zimno troszeczkę. Czy tu są? A, są prysznice. No to sobie skorzystaj, weź prysznic. Ej, ale mu się nie spełniło to ćwiczenie z tego zmęczenia. Dobra. Nie wiem, kto nas zaprosił na to przyjęcie. Ohoho, jaka tu habira wielka, jak pałac jakiś. Bo nie widzę tego na mapie. A odwiedź sobie tutaj ich potem. Mógłbyś się zapoznać z rodziną. A, Lily organizuje. Omg, Shelby Dorus. Ej, takie ma włosy Shelby? Myślałam, że jaśniejsze. Jaki odrost ma. No dobra, przywitaj się z Shelbym. A gdzie to przyjęcie jest, jak tutaj jest tylko Shelby? What? Nie tutaj? Okej, no nie wiem, gdzie jest to przyjęcie. Ani gdzie jest reszta rodziny. No ale dobra, niech sobie spędzi czas chociaż z tym Shelbym, prawda? Opowiedz śmieszną historię, rób głupie miny, plotkuj, pochwal dom. O, jest też Dalia, to też z nią porozmawiaj. Greki outfit zepsuli, miała taki piękny outfit. O matko, ma zaraz szaban. To w sumie... Zamień z nią parę słów i idziemy. O, Lil wrzucił do domu. On pracuje jako technik jakiś? What? O matko, co tu się w chałupie dzieje? O nie, jak tu ciężko idzie. Jezu, się przestraszyłam, a to Apollo tutaj sobie leży. Dobra, weź talerz. A czemu ty drzemiesz w pokoju, gdzie twój mąż nawala na bębny? Jakby pewnie w całym domu to ogólnie słychać, ale... Chyba były lepsze miejsca na to. To idź sobie spać. No już zostaw, też już. No i jak stoimy z tymi bębnami? Ho, ho, ciężko dalej. No nie wiem, czy nam się uda. W sensie nie sądzę, żeby nam się udało. Za dużo mu brakuje do ukończenia tej aspiracji, ale będziemy próbować, prawda? To tu znowu dzwoni. Apollo, do ciebie. A już nieważne. Aha. No nie wiem, gdzie ta twoja impreza była, Lil. Okej, mamy kolejny dzionek. Jest w ogóle niedziela i... Nie chce mi się tego robić. I ogólnie tak sobie pomyślałam, bo w sumie Elvis chce się nauczyć prowadzić samochód,
Więc chyba go dzisiaj potrenujemy na naszej różowej landryneczce. Ćwicz sobie ogólnie przemowy, bo jednak charyzma ci się chyba powinna przydać w przyszłości. O matko, już mam dosyć tych bębnów. O, już sobie tu wbił, fajnie. No, zostaw ten komputer, no. Albo weź sobie prysznic w sumie najpierw. I potem możesz iść na dwór. Matko. Wow, ile dostaliśmy pieniędzy w honorariach. No stój, nie odchodź, chodź tu. Tylko czekajcie, jak to się robiło? Przyjazne, plotkuj. Bo ja wiem, że ostatnio miałam z tym problem i w sumie dalej nie wiem do końca. Może to ty musisz na nim? O, poproszę o pomoc w nauce, dobra. O nie, bal? A dobra, w środę, już myślałam, że dzisiaj miałam takie kurde. Podobno Dalia zachowuje się nieuprzejmie wobec Tima Shelby? Dalia, nie możesz się zachowywać nieuprzejmie wobec swojego własnego syna. No on to chyba wie, bo po prostu był tego świadkiem, ale... Czekajcie, uwiecznijmy to. Co ty byś chciał? Kupić opiekę na zwiększenie maszyny ćwiczeń tak średnio? Ale no dobra. Zobaczymy, może nas stać, nie wiem jeszcze. Nasza lądryneczka różowa. O nie, taksówka w was wjechała. Trochę blokujesz ruch ogólnie, ale... Ale no dobrze, niech sobie jeżdżą. Jak to idzie w ogóle? Czekajcie, chciałam zobaczyć, jak ten pasek się tu przesuwa. Aha! Nauka prowadzenia pojazdów to ekscytujący, choć zawstydzający rytuał dojrzewania dla każdego nastolatka. Właśnie wykonałeś swój pierwszy krok ku niezależności. To będzie wymagało czasu i niezwykłej cierpliwości, ale na koniec okaże się to warte wysiłku, gdy Elvis zdobędzie prawo jazdy. Ciekawe, ile on razy to musi sobie tutaj zatrybić, żeby mu weszło. Aha, on chce pójść na studniówkę, no dobrze. Raczej pójdziesz. W ogóle dziwne, że to jest studniówka, w sensie ten bal w środę. Chociaż nie wiem, może to jest normalne w Ameryce, że w środku tygodnia. No nie, no ktoś znowu zepsuł toaletę. Chyba koniec jazdy, za dużo stresu. O, chcesz iść na karaoke? No to idź z tatą. Karaoke, proszę bardzo, Apollo. O matko, czego tak... Kto tu pokazało się, że mamy wiele wspólnego? Kto ci się podoba? Szukaj partnera. Abigail. O, to ona, no to powitaj ją. Okay. Oh my gosh, przestańcie, ja nie słyszę siebie. Ha? Czemu ona ma taki tyci nos? What? Ona chyba nie jest, ona jest z tej gry. W sensie no, od tej strony no, i też wygląda dziwnie, bo jest po prostu nieproporcjonalnie za mały ten nos do tej twarzy. Ale od frontu to wygląda komicznie. Ale okej, okay, no. No, wiesz co, Elvis, no, może ci podoba, ale no nie wiem. W ogóle robi jakaś mara. O, wolne karaoke. Dobra, zostaw Abigail. Trzeba z tatą śpiewać. Proszę bardzo. Dlaczego te karaoke wywołuje w Steamach tyle emocji, jak oglądają to? Że drom wiecznie rejca. Aż no nie da się tego słuchać. Jej! 9. poziom perkusji Hector wbił. Co ty byś chciał? Już nie przesadzaj. Jakby kiedy to byś wypełnił. Wow, wspaniałe. Czemu na nas wyjecie? Co za chaby i prostaki. A czy możesz zrobić zdjęcie z Elvisem? Możesz, no to proszę bardzo. No, możecie chwilę jeszcze pograć w bilard, co wy na to? Gdzie on poszedł? Miałeś grać w bilard, a nie pić szybkie drinki. A i tam.
Dobra, do chałupy wracajcie, bo też już późno. O matko! Jak nie ci drąbryjca, to on nawala w te bębny, ale bliżej niż dalej, prawda? To najważniejsze. Ups, nie ty. Nie, dziękuję. To ty znowu smażysz. Legenda wokalu. Wszyscy marzą o tym, by się stać następnym idolem, uwielbianych przez miliony simów na całym świecie. Ale czy przetrwasz lata stresu i braku rozpoznawalności, by osiągnąć super gwiazdorstwo? I to jest to, kochani. Także akceptujemy, Elvis zostanie legendą wokalu. A co ty jesz? Paluszki serowe z głębokiego tłuszczu. Okej, to akurat rozumiem, też bym zjadła. To może być w porządku. Czyli mu praktycznie cały dzień zajmuje wklepanie jednego punkta. To jest po prostu tragedia. Okej, Elvis udał się do szkoły. W sumie dalej niech poznaje tych przyjaciół. Ocenę ma dobrą, także spoko. Panowie już wstali. On by chciał właśnie tą serenadę zrobić. To zaraz zrobimy. Tylko jak to się robi? Aha, tu, Apollo. No, jak słodko. Dobra, i byś chciał uchu, to możecie znowu pod prysznic skoczyć, prawda? To dwie rzeczy za jednym zamachem. Nie wiem, czy ten sprzątacz może stąd wyjść, bo kurczę, blokuje nas. Och, miłość zdaje się być wieczna. Lil ostatnio pocałował Dalię w policzek. Wow, cieszę się, że im się dalej układa. Kto by przypuszczał? Ja nie lubiłam Lila bardzo, a to proszę. Wow, czekajcie. Elvisowi chyba dzięki temu kółku właśnie muzycznemu, patrzcie, powskakiwały umiejętności związane z muzyką. Aha, dobra, bo on też jako dziecko na ksylofonie grał, dlatego mu wskoczyły na poziom trzeci. No ma to sens, prawda? Eju, weź już wbij sobie tego Maxa, bo już mam dosyć tych bębnów. I tych hałasów. Klasa, w której uczy się Elvis, ma jutro wycieczkę szkolną do miejsca o nazwie Mauzoleum Pamięci Jimmy'ego Lemona. Czy chcesz podpisać zgodę na to, by Elvis wziął udział w wycieczce? No spoko. Jego ojciec, jako dziecko pamiętam, że też miał jakieś zamiłowania do cmentarza, także może on też jakieś będzie miał. To czemu by nie? Oho, Elvis wrócił do domu. Trochę jest nie w sosie, to weź też pograj sobie na gitarce, czy to ci poprawi tutaj stres? No troszeczkę tak. No, jak ładnie gra. Dobra, a potem odrobię lekcję. A ty już skończyłeś tą książkę? Tak, oh my god, no to masz, dajesz kolejną. Potrzebujemy pieniędzy. Komu znowu dzwoń telefon? Hektorowi. Aha, już nie. Dajesz, Hektor! Dajesz, Hektor! Oho! Tak, patrzcie, tak pisał, że aż komputer popsuł. O Boże! Nie mogę już wytrzymać tego hałasu tutaj. Okej, no dobrze. Tutaj sobie zakończymy. O nie, patrzcie, czyste szaleństwo. Przez to, że tak dużo ćwiczył i nie wychodził z domu, to Hektor czuje, że zwariował. Dobra, w kolejnym odcinku wyjdziesz z domu, ok? Jeśli wbijesz 10. poziom, to wtedy pozwolę ci wyskoczyć na chwilę z domu. No ale dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. W następnym odcinku będziemy mieli bal i dzień grozy, także fajnie. W ogóle jak ten czas szybko leci, on już jest prawie że w połowie drogi do bycia dorosłym simem. Patrzcie, o ile lepiej ma wbite skilla niż Hektor miał. Jednak jest Hektor mimo wszystko był lepszym ojcem. Ale dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!